Dobra, dzień dobry, witam serdecznie. Kolejny odcinek z Among Us. Zapraszam na początek do lajkowania, subowania oraz wbijania na Twitch na fałszerzejbek, link w opisie. Przepraszam was od razu za wiatrak, będzie trochę go słychać, ale jest gorąco jak nie wiem co, więc po prostu jest włączony. Jestem inżynierem. No i co, przydało się nie klejmować roli zbyt szybko. Nie pokazywać im, że skacze do wentów i tak dalej. Naprawmy od razu światło, żeby nie było przypału. No i co, lecimy od razu do ofisa. Mamy jednego taska w specimenie. Ale tego specimenie zrobimy sobie najpierw tutaj. Potem pójdziemy do specimena. Teraz tak, zobaczmy. Wszyscy póki co żyją. No i co, lecimy sobie w takim razie do specimena. I tam zrobimy sobie taska. Myślę, że nie będzie problemu. Oj, dobra, zobaczmy. W takim razie. Dragon Bloody, spoko, nie ma problemu. O, kąsy. Wolę iść w sumie z nimi. Zdążyłem, dobrze, super. Bloody Legion, dobra. Też się naprawił, super. Ale szybko, kurczę, sprawnie idzie. Przyznać. Zrobimy łaponsy. No i Bloody zgłaszał przycisk. To tak, w sumie jest takim trochę zapytaniem. Jak wygląda, jak cię ktoś skakuje? Nie możesz po prostu nic zrobić przez 10 sekund No chyba. to biegłem z Legionem i nie mogłem tasków robić. Nie Legion, no. co ty? No. Legion, naprawdę użyłeś kurde haka na Bloody? No, generalnie Ciekawostka, wiesz, czy naprawił Rexa, czy nie? byliśmy w Aha. specimenie i jak w specimenie byłem, to nie mogłem otworzyć tasków. Ja zastanawiam się, co się stało, czemu nie tasków nie mogę otworzyć. No i wychodzi Nie na to, no, że Legion, Legion mnie naprawdę. skakował i jest po prostu deglitchem. Ja robiłem taski z Delveksem, zrobiłem z nim No, sabotaż, on leżał przy chyba Żejbi na Legion. pełnej kurwie wjebał się do specimena i Tak, mnie skakował, normalnie, ale... wjebałem się, skakowałem cię, tak, Bo normalnie. Żejbi ma dziwny ród generalnie, bo nie biegł Nie, od czemu? specimena. No Nie, bo biegłeś do meda, a potem do pobiegam specimena. do meda i przez admin wbiegam do specimena. No Zrobiłem właśnie, to taska jest i bardzo wybiegłem dziwny z lód. wami Czemu do... biegł do specimena, biegniesz od Dlaczego? No, admina? dlaczego dziwny? Nie rozumiem. Miałem No już go nic. skipnął, jakby Bloody był exec, kurde. W każdym razie, no, A w sumie Legion mnie może skakował. tak być. Kurna, No teraz dobra, dopiero. wszyscy zagłosowali. Ale gówno, nie, ja to tak to skipnę. No nie Nie jest jestem exe. Exen, nie jestem Exen, natomiast Legion mówi, że mnie skakował. No tak Ale to wygląda. było tak dziwne. Jak zginę, to Delves jest clear. Dobra, to No dajcie pewnie, przyjąłem pierwszą rundę, no nie jestem jeszcze obstawiam, solem. że nie ogarnął, o co chodzi, no po Nie no, prostu. rzeczywiście Bloody może być exe, to jest bardzo. On tak to biega z nim. No, może tak być, jest na to w sumie duże prawdopodobieństwo, że Bloody jest exe. Legion w sumie nic się nie odezwał, to może rzeczywiście Bloody mówił prawdę. Kurczę, ciężko powiedzieć. Szczerze nie naprawiałbym tych świateł. Dopiero minęło jakieś 20 sekund rundy. Teraz naprawię. Oj, patrzcie, no i jest was. No i co? Na pewno ktoś zabił na 100%. Nie wymyśliłby czegoś takiego Bloody? Wymyśliłby. A ludzie by wymyślił, kurczę. Jak jest exa, to wymyśla się takie rzeczy, że to szok. Dobra, no to co? Legion zabił Vixę. Nieprawda! No Przecież zabiłeś ją. podbiegałem No do dobra. tego ciała, biegłem z elektryka. Tak, no wcale nie Bałem się. odbiegałeś, Nie, no nie chciałeś dobra. wrócić. Dobra, wyjebmy go szybko. Ale kwestia, Kurwa, nie wiedziałem, że. co to Kur. hakowanie robi, to No nacisnąłem. nie, no kurde, tak się. Pierwszy raz glitchem Zbyt grałem. bardzo przestraszyłem się, że rzeczywiście Bloody może być exe, do tego skipnąłem. Ajajaj. A teraz serio nie odbiegałem od tego ciała, A, czy. akurat. No to kogo widziałeś w tym ciele w takim razie? No nie, no ja ją zajebałem, ale No, nie no to. odbiegałem, tylko biegłem w stronę ciała. Nie, wcale. No serio Nie no, nie. ty biegłeś jakby do elektryka i później z powrotem. Wyskoczyłem z wenta i biegłem w tą Aha. stronę. O, ja ojej. nie mam takiej wizji aż. No chuj, no. Dobra, no Nie wyjebcie już Legiona. ogarnąłem, Dawaj jak głos, widziała Legion. dokładnie. A, sorry. To takie kurcze hakowanie. Oj. Ale Bloody, Co, Bloody kurcze. go zhakował, czy Tak, co? skakował Bloody'ego. Kwestia, że kurde, to jest Dobra. dobre. W sumie Bloody tak totalnie jak Exe to powiedział. Może był. A nie, nie może być naglicza. No, naglicza nie może mieć. W sensie rzeczywiście, kurczę, to się łączyło. To by było zbyt chujowe zachowanie, gdyby rzeczywiście Legion tak zrobił, ale jednak tak zrobił. Dobra. Klapek tu jest, trochę się cykam.
Ale nie naprawiałbym póki co jeszcze fixem, tylko naprawiłbym go ręcznie. Dobra. A ten nie jest Destru, też nie. On się z Delvexem potwierdza. Delvex też nie jest, zostaje nam Karigoda, Luna, Klapek. Chyba. Albo jeszcze ktoś, nie wiem dokładnie. Wydaje mi się, że ATM jest Sirem i sprawdza osoby. Teraz mnie zostawił, bo chyba mu cooldown zszedł. Ojej, boję się trochę Klapka. Pójdźmy na kamerki. Dobra. Zobaczyłbym kamerki. Tutaj mamy Vexiego na Vitalsach. Luna podbiegła do Klapek. Dobra, tam jest ich trójka. Luna, Vexi, Klapek. ATM do mnie biegnie. A, bo... A jednak ATM był impostorem. Albo zmienił się w traitora. Też ciężko powiedzieć. Kurde, już chciałem to naprawić. Nie wiedziałem, że światła są wyłączone. A Klap... Karygoda siedzi na tych światłach i ich nie robi? O! Zajebiście! Teraz biegniemy! Nie! Mogłem to naprawić w sobie. Nie, no nie było szans. Kurde, no. Nie dało się tego zrobić, byłem zbyt daleko przycisku. W sensie chciałem nacisnąć naprawę sabotażu, jak już będę przy przycisku. Żeby oni myśleli, że ha, i tak nie zgłosisz. Nie wiem, ja biegam za tobą, bo wydaje mi się, że ty nie zabijasz. Ale ja biegam cały czas z Luną, to na pewno nie ona. I Vexi zginął, a Vexi biegał, bo jest to papież musi być. Nie, Karygoda albo Klapek, bo według mnie... A, Vent, właśnie, no kurna, ja mogłem do Venta, zapomniałem, bo ja jak nie podświetlał mi się Vent, zapomniałem, że z Venta mogę skorzystać. I ogólnie, jak ale chujnia, rzeczywiście. Nie wiem, ja byłem na światłach i zapaliłem światła, Klapek... A czemu w ogóle tak długo światło? Nieprawda, ja zapaliłem światło. Zjebałem się. Dopiero dobiegłeś. Aha. Dobra, Klapek wali was w trąbę, bo na kogo na Luzy głosowałeś? No, Karygoda mi bardziej nie pasuje. Klapek miał tyle razy szansę nie zabić. Ja zapalałem światła, Klapek dobiegł z prawej i wybiegłem z Klapkiem w prawo i tam był przycisk report, ale on pierwszy nacisnął. Mi nie pasuje, dobra, ja głosuję na Klapkę. No uciekłbym, zjebałem. Co? Ja nie naprawiłem światła, no bo biegłem z tobą, bo się bałem. Ale mogłeś się naprawić, jak tam byłeś. No dobra, no ale nie mogłem jak zabić, jak na tobie stałem całą grę. No właśnie nie dwa za tobą biegłem. Ja biegłem aż ze specimena, bo tak i tak długo świata nie wiem, czy nie zapaliście, ja zapaliłem i Klapek dobiegł. Dla mnie Delvex jest clearem, Luna, no nie wiem, nie zabiła raczej teraz, ale może być Jesterem, bo ona tak dziwnie biega, w sensie... Powiem tak, Delvex i Luna byli całkowicie po drugiej stronie mapy od Elektryka. Tak. Więc oni tam tego nie zrobili. Jedynie kto tam był, to Karygoda. No ty albo ja. On, ale raczej on. Aj, wygrał to. Nice. Brawo. Wow. Ale widziałem na Vitalsach, ale... że AB został zabity. Luna, mogłaś to wygrać. Wystarczyło, żebyś zamieniła Karygodę za temę. Nie, zaraz co? Zaraz co? Mogłaś to wygrać, Luna, jakbyś to wygrał. Ale generalnie, no nie, no, generalnie co to było? Ja zjebałem, kurde. Mogłem jako inżynier skoczyć do Venta i nie skoczyłem do Venta. Od razu mogłem uciec przed tobą ATM, w Vencie się schować, jak mnie wskrzesili. No. Ja prawie Lunę zabiłem, jeszcze skrzesiłem cię, AB, a to tak. No, spierdoliłem, niestety. A jeszcze no, fajnie się gra w tego Amonga. Nie, no Destro, świetnie ci idzie. Marlax miał wbić, ale... A, właśnie. Ale Marlax powiedział, żebyśmy grali bez niego. Oj, no cóż. Ale chyba nic nie mówi, kto to w końcu. Nareszcie, mogę sobie pograć nową rolą. Koksuwa. Mam nadzieję, że nie zginę na samym początku, bo będzie mi trochę smutno. Dobra, pójdźmy tutaj. Zróbmy sobie tutaj taska. No i co, włączyłbym tutaj światła. Aha, zostałem przeteleportowany. Dobrze, nie użyłem tego flesza. Teraz tak. Przyjmę
Dopiero teraz Flash szedł. A gdzie był Flash? Co? Zacznijmy od tego. W laboratorium był Flash. Ale w którym momencie? W lawie jest czołowik. W lawie w którym momencie? No, jak, no 10 sekund temu, no bo to akurat właśnie szedł w tym momencie. No ale dobra, przecież tam zostałeś teleportowany ze mną. No zostałem teleportowany do górnego specimena, no tak, ale, w momencie, ale nie wchodziłem do specimena. Zszedł, ale w którym momencie zszedł Flash? Kiedy zszedł Flash? W tym momencie, w tej sekundzie. Ale kiedy został uruchomiony? Że został rzucony, jak wybiegłem z tej górnej dekontaminacji, w sensie tej śluzy, po prostu wbiegłem, obok tego stołu stałem i w tym momencie poleciał Flash. No właśnie to zastanawiałem, czy to może przed transportem było, ale dobra. Blady nie mógł tego rzucić. To, nie wiem, Dedestru gdzieś tam widziałem, biegał. No nie wiem, ja wam powiem. Dali wiedział, że zostałem z nim przeteleportowany. Nie, tam nie było. Tak nie było, widziałem, że tam gdzieś latałeś. Może być z transporterem. Zgadzam się, że pobiegłem na chwilę na admina i potem pobiegłem. Nie, no jak ja się teleportowałem na wejście biegło, to mi Destru śmignął. Do admina poszedłeś? No najpierw jak były zgaszone światła, poszedłem na admina na szybko, w sensie nie było się na admina. W momencie teleportacji śmignął mi... Ja cię Destru na adminie nie widziałem. Śmignął mi Destru. No, zgaszone światło było, więc mogę się... Toś byłem teraz razem z Klapkiem przy ciele, skoro on zgłosił Legiona. Nie no, ale nic się nie zgadza, co mówisz i jeszcze skończyłeś w labie. No my... Powiedziałeś, że byłeś tylko na początku, a teraz jesteś przy ciele w labie. A ty chciałeś wejść do specimena i otworzyć dolną dekontaminację, czy ktoś wychodzi? Ciało Wiksa jest w labie. Ale oni wiedzieli ciało... Ale oni zgłosili ciało Legiona. Wydaje mi się, że no Klapek zgłosił ciało Legiona. No, Destru, coś się gubisz ze zdaniach, o co chodzi? Nie no, Destru... Ja się nie pogubiłem, no, skoro... no, ja możecie mnie wydupić, bo wy tak robicie. W sensie, Klapek jest Destrem. Dobra, zaryzykuję. Nie głosujcie na Destra. O. No właśnie, widzisz, jak zaryzykowałeś. Ale po co strzelałeś, jak, w sensie, mógłbyś już Grenadiera czy coś, jak ten... No, strzelał Grenadiera. Obstawiam, że w Destra strzelał Grenadiera po prostu. Dobra, skipnijmy. No, skipnijmy. Ten granat raczej rzuciła osoba z lewej strony laba, bo ja nie miałam tego oślepienia. A ty nie miałaś oślepienia. Czemu mnie zagłosowaliście? No ja stałem w miejscu, się nie ruszałem i czekałem, co się wydarzy. Trzy osoby zagłosowały, impostorzy pewnie. Nie zgadza, co on powiedział. No, chaotycznie, ale no... Dobra, idźmy do weaponsów. I zróbmy tutaj. Zamykajmy sobie wszystkie drzwiczki. Na spokojnie. Oj, dobra, może będzie jakaś w miarę dobra runda rzeczywiście tym grenadierem. Ja bym walnął tutaj normalnie Karigotsona. Aj, nie zszedł mi cooldown, nie zdążyłem. A znowu zostałem teleportowany. Na stówę Bloody jest teleporterem. To brzmi totalnie jak Bloody teleporter. Znowu ktoś mnie tepnął z Bladim, albo Bladi mnie tepnął znowu... znowu sam ze sobą. A ten na moich oczach zabił. No to był jakiś mortnik, bo ja teraz schodzę do specimena dolnego. A to potwierdzasz to, Ebi? I co? Że w ATM wchodzi do specimena. Nie miałem go na wizji, żeby go widzieć, jeśli on tam był rzeczywiście. Kogoś mijałem, skąd ktoś wiesz, że ten... Ja szedłem do Witalsów, ale ja nie widziałem ciebie, a to... No to musiałeś, przechodziłem przez ciebie, gdzie go widziałeś? Nie przechodziłeś przez mnie, co ty gadasz? Cicha, AB chyba nie jest. Delvex, gdzie widziałeś, że ATM zabija? W labie. Nie, to mnie nie było. Może, przechodził przeze mnie, a nie, chwila, przechodził przeze mnie tylko Destru. W tej rundzie, o kurwa. Na no, początku rundy tylko. Ale miejscu Delvex, w którym miejscu Delvex? Na początku rundy każdy mógł wziąć od ciebie próbkę. Ale czekajcie, czekajcie. Nie no, ale... Ej, ale przecież w labie był jeszcze Klapek. Jeszcze bronisz AB Destra. Nie bronię Destra, tylko... Klapek, co masz na swoją obronę, żeby tylko po prostu dla mnie ty jesteś bardziej ATM podejrzany, bo ja ciebie nie widziałem w tym... Poczekaj, nie Klapek się wypowie, AB. Prawda, byłem Klapkiem, zrobiłem sobie rakietkę i poszedłem sobie w dół. Potem zrobiłem sobie te śmieszne T4 w specymenie i widziałem tam Bloody'ego w specymenie. Ja zostałem wyteleportowany z Bloody'ego. Jak mogłeś widzieć mnie, jak było zgaszone światło? A jaką rakietkę, skoro się robiłeś? No bo się tego, no bo się zapaliło światło pod koniec. Ej, ale sekund, wy nie rozumiecie, że... po zabiciu Bejta zgłasza? To co? Jaki czas po zabiciu Bejta zgłasza? Sekundę, dwie. Sekundzie chyba.
Mi się zdaje, że to może być self, bo a tym rzeczywiście... Nie, no ja byłem na końcu rundy, byłem na Vitalsach i jak patrzyłem ale około dwóch sekund już kto tam, Luna, nie żyła już. Więc no nie wydaje mi się, żeby to był bait. Na próbkę jest cooldown. Jedyny, na próbkę nie ma cooldownu. Koło elektryka byłem na zgaszonych światach tylko z Destrem. Nie przypomniałem przez nikogo innego. To jak ja robiłem światło, ale, to ty kurde ludzika Ale wiesz, że ja jakby w pierwszej rundzie można wziąć sampla i potem go korzystać z następnych rundach. Skąd ty widziałeś, co ja robiłem? No tak przebiegłem przez ciebie. Nie przebiegałeś. Ja specjalnie patrzyłem właśnie... Nie wiem, czy impostorzy atakują ATM czy coś. Nie, Destru to jest, na pewno. Destru... Ja nie robiłem tego ludzika, tylko ja patrzyłem, czy on właśnie nie zapierdoli. ATM jest dla mnie podejrzany, bo rzeczywiście, nie kurczę, wiem, właśnie, nie widziałem go w tym adminie. Albo są, ja bym to w dwie strony, kurde, albo może być tak, że do Destru i Ebi na przykład specjalnie najeżdżają na ATM-a, albo faktycznie jest ATM. No, w sensie może być dwóch impostorów i najeżdżać po prostu na jedną osobę, to jest też taka szansa. ATM chyba nie jest. Ja mogłem wyjebać tego ATM-a rzeczywiście. Okej, to jest Elvex. Oko. Oho. Niech on się ustawi z drugiej strony po prostu. W sensie Destru, żeby ustawił się z drugiej strony. Dobrze! Nie rzuciło tego? ATM lub AB. Nie, okay, no ATM AB. Nie żyje. Gdzie ja, jak jestem na lewym reaktorze? Ciało jest w ofisie. A jestem na lewym reaktorze. A ja widzę tam ciebie. Destru, a ty gdzie no jesteś? No to musi być Morphling. Gdzie? Boiler room. Czemu mnie goniłeś? Kiedy? W adminie. Chciałem sprawdzić, gdzie biegniesz. Tak. Jak ty Delvex widzisz mnie, no to musi być Morphling albo Glitch. No ale wtedy mówił, że widział ATM, a ten nie żyje. No że Poisoner go trzasnął. Nie wiem. Ale nie ma Poisonera. Nie mam pojęcia. No bo jeden na dwa, jak klikałem lewy. Ja powiem tak, dwie sekundy temu zarówno Blady, jak i ATM jeszcze żyli. Oboje. Nie. Klapek nie fejkuje, on naprawdę sprzedał swoją rolę. Ale tak jak mówicie na razie, to ja bym kierował się za kurwa! No to Destru. No to ja. Kurwa, myślałem, że podał swoją rolę, nie! Nie tak, że Delvex jest kolejnym killą. Dziwny movement był. Co ty zrobiłeś? Kurwa, dałem się zbejtować. Klapek w 90% zawsze mówi swoją prawdziwą rolę. A co on powiedział? Zapowiedział, że dwie sekundy temu jeszcze żyli. I po prostu strzelałem. Widziałem, że żyliście. W każdym razie powiem ci do Destru, no byłeś podejrzany i nie możesz tak na litość wszystkich brać, co nie? Znaczy nie, no ja na początku go zabiłem i potem po 15 sekundach tam wróciłem. Delvex, wiesz, że mogłeś to wygrać, kurde. Ja specjalnie zrobiłem te taski, teleporter żebyś może ciało. Właśnie Delvex, jakbyś zagłosował na siebie, to mogłeś to wygrać, Delvex, no. Bo byłeś Jesterem. Ja też zjebałem, bo zamiast zagłosować na ATM-a, zagłosowałem na Klapka, miałem nadzieję, że Klapek wyleci w tamtej wcześniejszej rundzie. No cóż, no nie pykło. Gramy dalej. Chciałem ryzykować, że Destru wygra złoczyńca, dwa razy mnie podpuścił. A chciałem zmienić skino. No nie zdążyłeś niestety, nie tym razem, ale długo się zjebało chyba. Mardlax. O nie. No Mardlax, przyszedł i już się zjebało. Dobra Mardlax, dołączysz następną taką. Tak, tak. Której nie będzie. Będzie, bo Rosika jeszcze będzie machać na pewno. Ojej, no cóż, przeszedł i go wyjebało, świetnie uposzło. Dobra. Ajajaj, biegniemy sobie tutaj.
Macie burzę? Kurde, oddajcie trochę burzy, co? Weźcie dajcie widzowi, co? To wygląda, o właśnie, to wyglądało totalnie jak miejsce na flesza. Tutaj gdzieś jest report. Chyba, albo tu, albo tu. O, skusiłem. Ja spierdoliłem stamtąd. O, skąd spierdziliłeś? Z granatu. Szukałem klawiszu report ogólnie. Dobra, był tak tam. Karigoda ja? Albo Destru są, są gradierami. Dobra, AB, gdzie jest ciało? Zacznijmy od tego. Ciało jest w laboratorium, kliknąłem, jeszcze miałem flesza, ale kliknąłem na report w, przy tym, przy stole. Gdzieś nie, przy stole jest. Przy stole? Tak. A ten, ty się w sumie cofnęłeś, czemu się cofnęłeś, nie pobiegłeś ze mną do Destro? Bo stwierdziłem, że lepiej nie. Destro albo Karigoda zrobili to. W sensie widziałem, że... Skąd wiesz? No bo stali obok mnie. Nie chciałem tam lądować. No ale to wiesz, no, stała to... przecież. No dobra, ja to nie jest. Nie no, Wiksa nie stała na moim. To, że a na, jaki to ma zasięg? Cały. Nie wiem. Teoretycznie ale... to co, no, cały właśnie nikt widzi. Tego nie wie. No właśnie. Miało. Dobra, a Luna, gdzie byłaś teraz? Ja w ofisie jestem teraz, przywitam. Legion. No widziałeś mnie w specimenie. A, faktycznie. A właśnie, ty skąd biegłeś? Ty zbiegłeś no, z góry. Nie, 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 oni wbiegali normalnie, w sensie Legion biegał. Ja wybiegałem cały czas z labo i jak był flash, to cały czas biegłem, więc skończyłem slaba, chyba na zewnątrz. Slaba, to... Cały czas okay. Biegłeś, oj, Karigoda wybiegał też, Wiksa. A, ja wybiegałem, ale biegłem po prostu, Wiksa, wiem. Wiksa, gdzie jesteś? Ja chyba wybiegłem z tego laba. No ja się dziwię, że właśnie słyszałem, że ktoś biegnie po lewej stronie, a wcześniej Wiksa tam była. Ja spamowałem... A Delwix, tak co robiłeś? Po 2 jestem. Potwierdzę ktoś Delwixa, że jest po 2? Klapek. Dobra, przebiegał sobie przez oba. Klapek? Potwierdzasz Delwixa? Nie no, jest głównie trzech podejrzanych. Nie widziałem. Jest Karigoda, Destru, Wiksa, ale Wiksa by się nie wydało. Dobra, a Destru, gdzie ty byłeś jeszcze? No ja byłem przy temperaturze. Dobra, ja bym na razie to skipnął, jakby ten, uważajcie na siebie, skipnijmy to na razie. Ja wybiegałem w lewo. Według mnie najbardziej właśnie Wiksa, że uciekła stamtąd kurwa. Ale ja też uciekałem, tylko po prostu ja widziałem, aha, wiesz, przed fleszem. Nie no, na ten właśnie ścieżkę, więc w lewo. Da się normalnie ogarnąć, jak dostajesz flesza, jak powinieneś biec, żeby wybiec z pomieszczenia. Kurde, no który z nich jest granadierem? Nie wiem, który dokładnie. Przekonamy się przy następnym granacie, jeśli przeżyję, to będę mógł strzelić w granadiera. Będę wiedział, który to rzeczywiście rzucił. Jeśli oczywiście nie będą te same osoby. Wow, Simon Says. Aha. Nie no, Wiksa nie wydaje mi się szczerze. To był szeryf, kim tak szybko? Ach, kurwa, nie, ktoś na... Nie chciałem, już nie chciał, bo to generalnie, no ktoś po prostu podbiegł... Karigoda robił po prostu te komunikacje, ktoś podbiegł i go zajebał. Zgłosiłem ogólnie cię ten, teraz możemy wyklirowując, mówiąc to gdzie jest, myślę, że może... Dobra, powiem wam tak, w tym momencie... Jaką komunikację? Dobra, to... No komunikację, no to jest bardzo proste, strzelam Destra Granadiera, jeśli to nie on, to Wiksa. Dobra, był Granadierem, nieważne. No dobra. Czekaj, Destru jest, założyłem, że Destru zawsze jest impostorem ogólnie, takie zasady. Tak, takie są zasady. No, ale to ci się za bardzo nie odpłaciło, AB. Dobra, wracając do rzeczy, nie wiem, czy Destru zabił. Drugim podejrzanym, kto był drugim podejrzanym? Wiksa. Wiksa? No, ale no, Wiksa jest czysta, skoro to... Ale a ktoś się widział w tym Karigoda. Momencie? Poczekajcie sekundę, Bloody, jak Wiksa... komunikacji, żeby... Szkoda, że akurat Destru nie był asasynem. Gdzieś na mapie. Komunikacja, że naprawiał komunikację. Na sabotażu. Sabotaż. Aha, dobra, no, naprawiał sabotaż. Okay. A Delwyk, co ty robiłeś? A w komsach jestem. O, to blisko jesteś w sumie. To a przypadkiem, jestem, tak. No, przypadkiem to nie było tak, że a ktoś akurat odbiegał i biegł w tym właśnie, tam, ja to w tym miejscu. Ja to widziałam. Ja przyjąłem, że nawet sekund. Biegał od komsu. No, tego nie wiem w sumie. Tego nie wiem w sumie. Ja zrobiłem downloadik na weaponsach i pobiegłem do góry na uploadik. I nie wychodziłem już podczas sabotażu. Ja powiem tak, Delwex tego na pewno nie zabił. Myślisz? ATM? Tak, na pewno, w sensie Delwex jest okej. Okay. Nie wiem, szczerze mówiąc, jest mi, okay. Mi to nie brzmi to wiarygodnie. No dobra, jestem Sirem, Bloody jest czerwony, Delwex jest zielony, ale Bloody jest pewnie tym, Exa albo Jesterem.
Nie jesteś Sirem, a ty... Jestem, jest szczerbony. Nie jesteś, kłamiesz. Wtedy spierdoliłem z tego specimena, bo cię sprawdziłem. Nie jesteś Sirem, kłamiesz, a ty... Nie jesteś Sirem. On ma egzy na Melveksie albo z Jesterem, bo... Kłamiesz. Albo go wygłosowali, nie, nie jesteś, nie albo... jesteś Sirem. Legion chyba dał się złapać. Widzisz? Chyba tak. Dobra, dobra, ale jestem tym Sirem. Nie jesteś Sirem, no właśnie Legion, no właśnie Legion sprawdził cię i nie jesteś. Właśnie, no sprawdził ciebie Sirem. Właśnie. Na Diego strzelał. Jak nie, no bez sensu, strzelał. Bardziej ten. Bardziej mi się wydaje, że Atema strzelał właśnie. Nie wiem, jak strzelił Bladiego, to nie, no nie jest Atem, Atem w chuja leci, on nie jest Sirem. Cóż. Weźcie mi dajcie trochę burzy, co widzowie? Ja nie wiem, kurde. Nie podzielą się nawet. Ile odcinków nagrałem? Od trzeci, to nawet nie najgorzej dzisiaj siadły te nagrywki, wam powiem, widzowie. Kurde, jestem nawet zadowolony. Trzeci odcinek jest grany. No, Wiksa jest traitorem, tak myślałem, że jakiś traitor się pojawi. Okej. No proszę sobie zabrać, no to... Nie wiem, jakoś przekieruj. Coś. Dobra, taski mam do zrobienia. I tak było warto tak naprawdę wytradować się jeden za jeden z impostorem. Druga sprawa, że Karigoda był Juggernautem, więc jak on zginął, więc to i tak kituwa. Tak w koło strzelił, właśnie to jest ciekawe. A ten powiedział, że jest starym, a Bloody nie jest na pewno, to myślałem, że Bloody jest. A o wow. Nieźle. Nieźle poszło. No, no cóż. Pizza traitor! Pizza traitor! Pizza traitor! Robi rzeź! Traitor! Pizza traitor! Zabija fest. Dobra, generalnie Atem nie żyje, ale tak jak mówiłem, on na pewno nie był Sirem. Teraz, więc to musiała być jaka, albo moim zdaniem Atem kłamał i on strasznie bronił Delveksa, mi się wydaje, że Delveks jest drugim generalnie. Klapek, gdzie jest ciało? Ciało jest przy komunikacji. Dobra. Przy komunikacji. No nie, mi się wydaje, że... Tak, mi się... Dobra, to było bardzo proste. Okej. Okay. A to Wiksa. Klapek. Mów coś. Pytanie, kto mu przyko... Ale ugrała. Ale ugrała. Kogo teraz strzelałaś? Słapera klapka to było. A skąd wiedziałeś, że jesteś słap? No bo był słapa. Był słap. No. No, no nieźle. Ogólnie to jest laszczyk? Ten, rozgrała to. Laszczyk gramy? No, no jeszcze kilka laszczyków można. A ten był serio Sirem, a ja mu nie uwierzyłem i strzeliłem w Bladiego Sira, bo on powiedział, no że na pewno nie jest. No cóż, no Destro, musiałem z ciebie strzelić, no nie było wyboru. Pamiętaj, no. Dlatego strzelaj. Dobra, startujemy. Pierwszą myśl. Nie kurde, strzelajcie czy coś, nie wiem. No, po prostu Karigoda zginął i miałem tak naprawdę 50-50 między Wiksem a tobą i stwierdziłem, że no jeszcze po prostu nie trafię, żeby wygłosować Wiksa i tyle. Ja się dopiero zmieniam później. Znowu on. Grenadier, grenadier. To jest właśnie grenadier. 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 Dobra, robimy to, widzowie. Legion, czy to ty zajebałeś? Dobra, coś nie zajebałem Wiksy. Widziałem, że... Kurwa, nie wiem, co się stało. Ej, no tam się stało. Ja się zgłosiłeś teraz? Czekaj. Co tam się stało? Zgłosiłem Destru. Czekaj, czekaj, Bloody, patrz. Ja chciałem wejść no na skana, no. Ale ty wszedłeś no pierwszy i ja czekałem. I no wtedy był flash i po prostu no, stałem się, ktoś, nie ruszałem. Tak, ktoś na flashu musiał romnąć. Zabił Amy, tak, tak. Teraz ci powiem, Bloody, jak było. No. Wiksa pobiegła, ja, bo ja widziałem wszystkich, bo też fejkowałem jakby zadanie. Zabił co? Amy. Cicho, cicho. Cicho, cicho, cicho. Fejkowałem zadanie, żeby po prostu zobaczyć wszystkie pozycje.
Tak, Wixa pobiegła na skana, AB przybiegł do nas, poleciał flash. Ja pobiegłem w lewo na czuja, skończyłem przy temperaturce. I na dole był Delvex po drugiej stronie stołu. Nie wiem, czy nie widział ciała, ale go nie zgłaszał. Ale no to ty nie dostałeś flesza? Ja dostałem flesza nawet, a ty nie dostałeś flesza? Nie, no AB, jak jesteś grenaderem, nie dostajesz flesza, więc nie kłam. No ale no właśnie dostałem flesza, więc nie kłamę. Nie, jak jesteś grenaderem, to nie dostajesz AB. No Rigoda nie powiedział chyba, że dostał flesza. No w ogóle Rigoda nie dostał flesza, bo mówił wszystkie... Ale powiedziałeś wszystkie informacje, kto jakby gdzie był, no to jest... wszystkie informacje przed fleszem, co się wydarzyły i widziałem ciebie, że byłeś tam. No byłem w laboratorium. Dobra, AB. I zostałem flesza. Możemy go wygłosować. Ale jak zostałem złapany? Na czym zostałem złapany? Na dostaniu flesza? Ale w sumie nie wiem, czy Karigoda nie wcale nie musi być exer. Nie no, Karigoda... Kurwa, skąd Karigoda mógł znać wszystkie informacje? Ja widział, że zabijam mając flesza. Czekajcie, przepraszam, że Karigoda exer może być po prostu. Tak. A widziałeś ciało? Czego nie zgłaszałeś? Ponieważ chciałem zrobić coś innego, tylko no Vixa. No dobra, rozumiem, ale mimo wszystko Delvex mnie widział, przebiegłem na miejsce zdarzenia po flashu, bo wybiegłem w lewo i tam już nie było AB'ego i nie widziałem Vixy, ale widziałem Destru. Właśnie, a kto zabija Vixę? Ja byłem przy Marlaxie, byłem na wejściu z laboratorium i Marlax potwierdzi, że byłem na wejściu z laboratorium. No, czyli uciekłeś po zabiciu. Dobra, wygłosujmy. Ja no nie wytrzymam. Ej, mogę tylko powiedzieć, że AB wybiegał jak ja. No, wybiegałem z nim normalnie. No to jest prawdopodobnie pierwszy w takim razie. Ja pierdolę, czemu wy takiego słuchacie? No ja pierdolę! Jak coś, to zginęła też Vixa i został ktoś drugi był impostor jeszcze w medzie w takim razie. Ja nie wiem, czemu wy kurwa słuchacie. Nie wiem, czy Destru, Delvex nie jest, ale chyba o co chodzi z flesza? Karigoda jeszcze, kurwa, Jester, no. No, w celu. Nowy impostor jest, przeczytaj sobie. Ja pierdolę, no. Nie wiem, jak on to widział, ja nie mam pojęcia. Nie wiem, przygotowany Mardlax, tak ciężko przeczytać wszystkie klasy? Trzeba się przygotowywać przed nagrywkami i czytać wszystkie klasy. Oblady jest świetnym przykładem przygotowywania się na nagrywki. Ale no. Chuj, jak nikt nie informował. Bez szans. Nie wiem, kurwa, jak on to wiedział. Naprawdę. I chuja, nie mam pojęcia. Nakręcę się po odcinku. No nie jest unlucky, bo zobaczymy, co robi Karigouda. O nie, Karigouda. Nie, no Karigouda jako już teraz, kurde, jakby zrobił otoczkę, że... No nie jest impostorem i wszyscy będą mówić. I kurde, tak naprawdę doprowadził do tego, że nikt go nie wygłosuje teraz jako Jester. No cóż. Teraz pójdzie rzeź przez Lunę Werewolfa. I tyle będzie tego wszystkiego. No, zgłosi ciało. Nie ma sobie bez sensu, żeby to teraz zgłaszała. Nie no, rzeź straszna się stała. Chyba 6 osób zginęło. Nie, 4 tylko. O matko. Tam, żeby więcej. O, wow. Dobra, Vex, wierzę w ciebie, ugrasz to. Ja model Vexa nad ofisem, tak powiedzieć. Okej. Okay. Czemu nikt nie bierz na lewy reaktor? Ja właśnie biegłam, ale znalazłem ciało pod palce. Jakieś tak koło storage'a ofisa coś takiego ono jest. No okay. Dobra. Ja wiem, że Klapek mnie zabił. On wie, że ja nie zabiję. To jest jakiś tajny pakt? Bo boję się, że są dwie zabijające. I możliwe, że Pegram i Klapek są razem. Jeśli tak, to... Bo mi się wydaje, że Luna nie jest akurat. No to miała bardzo Luna fajny ruch znaczy, na początku rundy. Robiąc karty, a potem robiąc kabelki w odpowiednich miejscach. Więc mi się nie wydaje, ale to są takie małe poszlaki po Klapku i Legionie, nic nie wiem. Wiem, że Karigoda był inżynierem, bo widziałem jak skakał do Venta. Tak mi się wydawało przynajmniej. Chyba, że był jakąś neutralką. Dobra, Luna, co powiesz?
No ja biegałam sobie, jakby zrobiłam faktycznie kartę. Unlucky, że teraz nie Weksy nie ma asasyna. Taski wo 2 i zajrzałam po drodze do laba, właśnie do opisa, że no, jakby co się stało po prostu. No dobra, że to Weksy potwierdziłeś jedyną osobę, która oprócz ciebie mogła być, więc... Znaczy ja myślę generalnie, że jest Legion i Klapek. Nie. Bo padły 4 kile, więc są nas dwie zabijające, tak? Jeśli byśmy byli we dwóch, to byłby koniec już przecież. No nie, jest jedna zabijająca neutralna, jeden impostor. Tak, i byśmy się trzymali razem. No to... Dobra, dawajcie na wygrywkę. No musi być jeden z was! Rozumiesz? Dobra. Musi być jeden z was, bo nie mogły... Wygrywa. Jedna osoba zabiła 4 osoby, według ciebie? Może Loversi, może coś. No chyba, że uważasz, że jestem ja z Luną, gdzie mi się nie wydaje, że jest Luna, więc myślę, że to jest no Legion Klapek. Dobra, ja dawaj, dawajcie okay. Na Weksiego, dawaj Klapek na Weksiego. Kurwa, serio? Klapek na Legiona zagłosował. A oh, wow. No dobra. Nie, no i tak Luna to ugra jako werewolf. No nie oszukujmy się, 2 kile jej wystarczą, a podczas jej rage'a nawet 3 może zrobić. Więc no, bez szans. Raczej są zwykłe klasy. Dobra, niech robi co chce Weksy. Już więcej mu nie będę przeszkadzał. Nie będę zamykał drzwi, on sobie poradzi. Weksy musi ją zabić. Nie zabił jej, więc... Przecież on by to wygrał. Czemu Weksy jej nie zabił? Ale to było... No to jest niestety A, bo nie miał tego. Czyli Weksy. Nie miał cooldownu. Ajajaj, no to znaczy, porobacie, ja no to Luna wygrywa. Luna, bo była na prawym reaktorze, ja byłem z nią. Zgadza, bo byłam no i... na reaktorze. To się zgadza, no i Klapek został. Tak, będę więc obstawiam, że to jest po prostu Bek. Weksy był z Legionem? Tak, Legionem. Nie, ja byłem z Luną na prawym reaktorze. Ja nic nie mówiłam, że byłam na prawym reaktorze, co Weksy wiedział, więc Weksy, no... No bo podbiegłem i chciałem kliknąć, ale zobaczyłem, że tam jesteś, więc pobiegłem na lewy. Dobra, solówka! Mogliśmy to wygrać, nie, Klapek? Jezus Maria. Nie mogliście tego wygrać. Wtedy to byśmy wygrali. Nie, byłby remis. Byłby remis. Nie dało się już tego wygrać. No to solówka. 1v1. Luna! Weksy! Ale nieczysta zagrywka. Spokojnie. No nie, dobra, rzeczywiście, strasznie nieczysta zagrywka. Nieczysta jednak zagrywka. Luna musisz to wygrać. Spokojnie. No. Nie no, co spokojnie, nic nie zrobisz już Luna. Ej, dobra. On uciekł. Siedział w Weksy, i teraz tak zjebałeś, że powinieneś to przegrać. No, no tak, tak nieczysta zagrywka. Dobra, czekaj. Wejdź z wenta no, i daj się zabić, bo... Tak, no bo chujowe zachowanie, no. Jakim cudem ona jest... Czemu mi pokazuje, że jest jedna osoba na reaktorze, o co chodzi? No bo była. Tak! Hacker jednocześnie ma być i mnie zabić.